najczęstszymi błędami w koloryzacji domowej jest ignorowanie i niezapoznanie się z ulotką dołączoną do opakowania. W takiej ulotce znajdziemy wszystkie niezbędne informacje na temat koloryzacji, tego jak przygotować farbę, jak ją stosować, ile czasu trzymać oraz, uwaga, na temat testu alergicznego dowiemy się, jak go prawidłowo przeprowadzić i co możemy z niego wywnioskować. Wystarczy odrobinę kremu do koloryzacji nałożyć tuż za uchem. Mała powierzchnia wielkości monety dwuzłotowej. Odczekujemy 48 godzin i wtedy możemy sprawdzić, co się dzieje z naszą skórą. Nigdy nie ignorujmy oznak podrażnienia, zaczerwienienia bądź świądu. Ania ma długie włosy. Wybrała koloryzację żelową, która bardzo łatwo aplikuje się na naszych włosach. Dla jej długości wystarczyło tylko jedno opakowanie. Natomiast nie zwiedźmy się tym, szczególnie w przypadku produktów do rozjaśniania. One mają bardziej pudrową, gęstą i zawiesistą konsystencję, przez co nakładają się dużo trudniej i potrzebujemy nałożyć zdecydowanie grubszą warstwę na włosy, niż przy zwykłej koloryzacji. Dla Ani tego produktu potrzebowalibyśmy dwa, a może nawet trzy opakowania, dlatego że chłonność włosów się zmienia. Pamiętaj o tym, że długość to nie jest jedyny wyznacznik ilości produktu, jakie potrzebujemy. Często zdarza się tak, że nasze włosy są długie, ale delikatne i nie ma ich dużo. Wtedy wystarczy odrobina produktu. Natomiast bywa też tak, że nasze włosy są krótkie, ale bardzo gęste i bardzo chłonne. Wtedy dodatkowe opakowanie farby bądź jeszcze jedno dodatkowe rozjaśniacza zagwarantuje nam to, że podczas nakładania nie zabraknie nam farby dla naszych włosów. Kolejnym błędem jest aplikowanie na ciemne włosy jasnych kolorów. Pamiętajmy, farba nigdy nie rozjaśni farby. Jeżeli Ania ma farbowane włosy na poziomie czwartym, nigdy nie powinniśmy tutaj na pojawiający się odrost za miesiąc, za dwa bądź za trzy nałożyć jasnego koloru. Da nam to efekt jasnych blond odrostów i pozostawionego ciemnego koloru. Aby ciemny, farbowany kolor stał się jaśniejszy, musimy go uprzednie rozjaśnić, zdekoloryzować i dopiero wtedy nadać mu odpowiedni odcień. Pamiętaj, że jeżeli Twoja skóra jest bardzo jasna i przezroczysta, nie powinnaś stawiać na skrajne kolory. Bardzo ciemne mogą spowodować, że będziesz wyglądała na anemiczną i zmęczoną, a pod oczami powstaną cienie. Bardzo jasny kolor natomiast może się swoją skórą zlewać. To nigdy nie wygląda dobrze. Pamiętajmy o tym, żeby kolor naszych włosów zawsze był o 2 tony jaśniejszy bądź o 2 tony ciemniejszy od naszej skóry. Wtedy wyglądamy najatrakcyjniej. Tak jak w modzie, tak samo z włosami. Ciemne kolory zmniejszają objętość, jasne, pastelowe, pudrowe objętość zwiększają. Dlatego jeżeli Twoje włosy są bardzo płaskie, cienkie i przytłuszczające się, wybieraj jaśniejsze kolory, które dodadzą im powietrza i objętości. Istotne jest też to, jak wygląda nasze oko i jak mocną, jak intensywną ma oprawę. Im ciemniejsza jest oprawa naszego oka, tym na więcej możemy sobie pozwolić pod względem koloru naszych włosów, które są ramą naszej twarzy. A każda rama musi być dobrze dobrana. Jeżeli nasza oprawa jest ciemna i wyrazista, możemy żonglować, zaczynając od bardzo ciemnych kolorów, aż do bardzo jasnych. Natomiast jeżeli nasza oprawa jest bardzo delikatna i z daleka prawie niewidoczna, postawmy na kolory, które nie będą skrajne. Ani bardzo ciemne, ani bardzo jasne. A co z odcieniem? Jeżeli nie wiesz, jaki odcień wybrać dla Twojej skóry, albo jaki ona ma odcień, czy ciepły, czy zimny, wybieraj farby, które po przecinku mają numer 0. Są to kolory neutralne, które pasują zawsze i każdemu. Jest to mieszanka i ciepłych, i zimnych, czyli nie są skrajne ani w lewo, ani w prawo. Jeżeli Twoja skóra jest jasna i chcesz, żeby wyglądała unikatowo, a Twoje oczy są morskie, postaw na rudości. Rudości mogą zaczynać się od pastelowych, aż do bardzo intensywnych. Intensywna rudość plus morskie oko na zasadzie kontrastu podkreśli i wybije kolor Twoich oczu do przodu. Będzie wyglądało to spektakularnie. Jasne skóry bardzo lubią ciepłe, rude, miodowe oraz złote tony, dlatego że wtedy wyglądają na porcelanowe. Przy ciemnej oprawie niestety mogą wyglądać szaro i anemicznie.